Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Zacznijmy od gliwickiego transferu z nowoczesnej do PO. Marta Golbik, posłanka Marta Golbik, przychodzi do Platformy. Tak media donoszą. O ile y, czytałem to jeszcze y, pani poseł Marta wczoraj, nie potwierdziła, nie zaprzeczyła. No, ale już została zawieszona w prawach członka wnoszona, Nowoczesnej. O, o tym, nie... że kilkoro posłów, y, bodaj nawet sześciu, przejdzie z Nowoczesnej do Platformy. Mówiło się w Sejmie w piątek, y, pewnie, to, no, pewnie to nastąpi. Wcześniej też o konflikcie y, posłanki z Ryszardem Petru. Y, co ten transfer oznacza dla Platformy? Marta, jak i tych ty, ty, kilkoro innych osób, które, o których się mówi, to wiem, że to osoby, które na przykład jednoznacznie mówiły, że w wyborach do Sejmików y, Platforma i Nowoczesna powinny wystartować razem, żeby nie dopuścić do tego, żeby że Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczyło ten ostatni obszar, czyli samorządy, sejmikach samorządowe. To teraz po jej odejściu nie wystartujecie razem na to wygląd. Kto wie, no być może, być może to nie jest koniec, być może tych sześciu to, to, to nie są jedyni, którzy tak uważają i być może rzeczywiście konsolidacja opozycji, no bo wokół jednak ugrupowania na, największego, jest Platforma Obywatelska będzie następowała i, i uda się w sejmikach tę anty-samorządową partię zablokować. A to jeszcze krótko, Gliwice, było, mówiło się o tym, że Marta Golbik może być takim łącznikiem między Nowoczesną a e, Zygmuntem Frankiewiczem. Platforma. Może. Jakoś dogada się, jest w stanie dogadać się z prezydentem? Platforma jest otwarta na rozmowy z samorządowcami. Zarówno pewnie Marta Kolbik, jak i Borys Budka też z prezydentem Frankiewiczem rozmawiają. Nie wiemy oczywiście cały czas, jakie będą uwarunkowania prawne w samorządzie, czy kad limit kadencji będzie wprowadzany, czy nie, ale jesteśmy, tutaj tą rękę dawno wyciągnęliśmy do samorządowców. Jesteśmy otwarci do, do współpracy i przed wyborami, i po wyborach, żeby rzeczywiście społeczności lokalne miały wybór inny niż tylko. Prawo i Sprawiedliwość. Czy Grzegorz Chetyna jest lepszym liderem od Ryszarda Petru? No Od Ryszarda Petru w, na pewno i nie tylko Grzegorz. <noise> to, to jest zbyt niskie określenie. Grzegorz jest bardzo dobrym liderem, nie tylko dobrym, lepszym od Szada Petru. Tak jak w piątek rozmawialiśmy w CM, padały takie głosy, że już nie, nie wypada mówić, że to było dobre wystąpienie jak na Grzegorza. To było po prostu jego dobre wystąpienie. To było dobre wystąpienie, dobre ekspoze. Już... Paweł Kuki, jak pan mówi o, o, o tym um, wystąpieniu, w, um, nazwał je, że było to czy była to próba spacyfikowania Petru przez Schetynę? Oto. O to właśnie chodziło? Ten piątek pokazał wiele rzeczy. Pokazał także, że Paweł Kukiz jest bardziej pisowski, bardziej pro-Kaczyński niż sam Kaczyński. To już chyba wszyscy widzą, że Paweł Kukiz, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, świadomie, a czy chyba świadomie za porozumieniem robi. Pełni rolę pistoleta Kaczyńskiego, jego przystawki, który mówi rzeczy jeszcze głupsze niż Kaczyński sam byłby w stanie powiedzieć. I, i to już taka jest ty, tylko i wyłącznie gra na Kaczyńskiego, więc to wyborcy Kukiza też powinni dostrzec, że głosując na Kuki, zagłosują na Kaczyńskiego. A po co właściwie była ta inicjatywa z Wotum? Bo. Właściwie głosowanie w tej sprawie to takie samo zwycięstwo platformy, jak e, wybory Szefa Rady Europejskiej były zwycięstwo, były wygraną polskiego rządu. No nie, my nie mówimy, że to jest zwycięstwo. Te, te, te głosowania oczywiście przegraliśmy i to, e, no, e, no. i to i to słyszę komentarze po wystąpieniu e, schetyny i słyszę, że Triumfujecie. Bo wystąpienie było bardzo dobre i debata była dobra i pokazaliśmy, że jest opozycja, jest, jest wizja innego funkcjonowania państwa i jest, no jest też nadzieja dla wyborców, że, że opozycja istnieje, walczy i konsoliduje się i być może nawet się już przeorganizowała. Jest w lepszej sytuacji niż była rok temu. Panie proszę, jakim wynikiem zakończą się wieloletnie starania Tarońskich Gór o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO? No, no, w w Tarońskich Górach wszyscy, którzy byli w to zaangażowani, to oczywiście bardziej niż ja już nie mogę spać od dłuższego czasu. Ta decyzja zapadnie w lipcu na kongresie światowym w Krakowie. Yy... Co się wydarzy do tego, do tego czasu? Do lipca, do lipca mamy jeszcze kilka miesięcy? Spodziewamy się na moment, nie spodziewaliśmy się już kilka tygodni temu jakiejś takiej decyzji i komosu, i komos to takie ciało doradcze UNESCO, które rozpatruje te wnioski związane z obszarem technicznym dziedzictwa kulturowego. Ta, ta instytucja może trzy decyzje, rekomendacje wydać, czy przyjąć wniosek bez zastrzeżeń, odrzucić go lub uznać, że są w wątpliwości i postawić decyzję no, nierozstrzygniętą. W po całym tym procesie spotkań, e wizyt, wizyt, dyskusji, e czego należy się spodziewać. Wszyscy jesteśmy przekonani, że ten wniosek jest dobrze przygotowany, natomiast jest ten wniosek bardzo trudny. Wynika, ta trudność wynika chociażby z tego, że jest kilkunastu chociażby właścicieli terenów, które są wpisane w ten wniosek od, od samorządów, wszelkich szczebli po osoby prywatne, po instytucje, przez instytucje państwowe. Mogły być wątpliwości, co do przykład zarządzania tym po, to, to był też duży proces przygotowawczy, chociażby tego właśnie planu zarządzania po wpisaniu obiektu. Udało nam się jeszcze w końcówce, w końcówce naszych rządów, od pani Omilanowskiej, uzyskać 160 tysięcy na przygotowanie tego planu, ponieważ UNESCO od dłuższego czasu już ostrożniej wpisuje nowe obiekty, do, na, nauczone też doświadczeniem, kiedy wykreśliło bodaj Drezno jakiś czas temu, ze względu na y, no, no, zmiany, zmiany w, w terenie, więc y, teraz te wnioski muszą być o wiele y, m, o wiele trudniej jest je przygotować niż, niż przed laty. Są, jest też no, jest, jest to trudniejsza sprawa. Politycznie, co się wydarzy do lipca? Politycznie liczę na to, że polski rząd czego na razie nie robił w ogóle yy, chociażby zaangażuje polskich ambasadorów w tych 21 krajach, które zagłosują w lipcu, bo, bo w lipcu na, na kongresie UNESCO zagłosuje za 21 ambasadorów państw, które chodzą w, w skład Komitetu Dziedzictwa, to jest rotacyjny komitet. My wchodzimy, jako Polska wchodzimy w skład tego komitetu teraz. Kończy się nasza kadencja w tym roku. Znowu będziemy, będziemy w jego skład może za 20 parę lat, prawda? Kongres jest w Polsce, przewodniczący tego kong Rady Kongresu jest Polak, no to jest naprawdę szansa taka, która się może nie powtórzyć i że sejmowa komisja zbierze się w tej sprawie w Tarnowskich Górach? Sejmowa Komisja Kultury, Fizycznej, Sportu i Turystyki, także to moje zaproszenie. Pan przewodniczący tej komisji, poseł Iryna Urzaś, przyjął tę propozycję. 26 kwietnia w Tarnowskich Górach zapozna się zarówno z tymi obiektami, które wchodzą w skład wniosku, jak i w ratuszu o godzinie 11 będzie posiedzenie oficjalne komisji w tej sprawie. I jaki będzie efekt tego posiedzenia? To symbolicznie bardziej, czy coś? Nie, no ja liczę na to, że nie symbolicznie, że komisja przyjmie dezyderat chociaż do ministerstw polskich, które zobowiążą do, do jakiejś aktywnej działalności dyplomatycznej w tej sprawie, bo to jednak na końcu jest decyzja polityczna. Ja wiem, że taki, taki element musi być potrzebny. Ja wiem, jak to wyglądało przy poprzednich wnioskach, kiedy np. Do, do Polski, do polskiego ministra przychodzili ambasadorowie krajów, prosząc o to, żeby Polska głosowała za danym wnioskiem, bo Polska nadal za tymi wnioskami głosuje. No i to myślę, że musi być wykonane, bo mamy moment taki, no, trudny, ten kongres może być trudny dla Polski, chociażby z powodu Puszczy Białowieskiej, którą niestety wycinamy w Puszczę wpisaną. Do, do UNESCO. No i mam nadzieję, że ta p... nie zaszkodzi Tarnowskim Górom, chociaż no nie pomoże na pewno. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję życzę dobrych świąt, chociaż pewnie nie będą pogodne, ale nie będą radosne i rodzinne. Do usłyszenia. Dziękuję.